Nauka strzelania? Nie, raczej to nie jest dobry pomysł. Żeby obsługiwać broń i po prostu czuć się w tym, no to można powiedzieć, że trzeba wydorośleć. No. Raczej mi się wydaje, że nie powinni. My nie chcemy wojny przecież, nie? Ministerstwo Edukacji i Nauki chce wprowadzić nowy przedmiot do szkół. Nauka strzelania. Co Polacy sądzą na ten temat? Myślę, że jest to trochę głupi pomysł. To znaczy, no chyba nie chcemy kolejnych w przyszłości problemów z brońmi, także myślę, że moim zdaniem jest to zły pomysł. Jestem za tym właśnie, żeby wprowadzić ten przedmiot. Jeżeli ktoś ma takie chęci, zamiłowania, zwłaszcza chłopcy, czemu nie? Czyli pani by była za tym, żeby powstał taki nowy przedmiot w szkole? Nie mam nic przeciwko. Ja uważam, że nie. A dlaczego pan tak uważa? Myślę, że ktoś powinien takie zainteresowania rozwijać poza szkołą. Jeśli mają taką pasję, to niech się uczą. Nie, myślę, że to jest zły pomysł. Że takie rzeczy, nauka strzelania, to powinna być służba wojskowa. Powiem tak szczerze, nauka strzelania, mi się wydaje, że najbardziej będzie ewidentna tego, co tak mówią, no to wojsko. Tak mi się wydaje, że ta młodzież powinna dojść do tego momentu i do wojska, tak jak ja byłem w wojsku, no tak mi się wydaje, bo teraz, no moim zdaniem, to strzelanie to jest takie... Ja jestem za, dlatego że to jest po prostu... A ja uważam, że nie, dlatego że po to jest ruch na przykład harcerski, tak jak moja córka należy do skautów w Londynie i tam ma okazję uczyć się różnych rzeczy, jak rozpalić ognisko, jak strzelać, jak dbać o swoich przyjaciół w grupie. I to jest miejsce, żeby uczyć się strzelać, ja tak uważam. W szkole nie. W szkole uczymy się polskiego, matematyki, historii. Dajmy więcej lekcji WF-u, żeby dzieci się fizycznie rozwijały dobrze, żeby nie były otyłe. Sądzę, że nie każdego byłoby to ciekawe, ale jako przedmiot dodatkowy, gdzieś, gdzie można by się było zapisać jako kółko, miałoby to sens bytu. Coś takiego było w gimnazjum, jak jeszcze chodziłem. I to byłby dobry pomysł, ale nie dla każdego byłby to na pewno przedmiot, na który każdy chciałby chodzić. Zależy w jakich szkołach. Jeżeli jest jakiś profil wojskowy czy policyjny, no to czemu nie? A ogólnie w szkole, uczniowie, którzy skończą 15 rok życia, według pani jest to przydatny przedmiot? Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Nie ma takiej konieczności, żebyśmy się uczyli strzelania. Nie. Jeśli ktoś, powiedzmy, ma w życiu takie ambicje, żeby wiązać z tym swoją przyszłość, no to może, aczkolwiek trochę uważam, że za wcześnie. Dla chętnych myślę, że byłoby spoko. A jako obowiązkowy przedmiot? Obowiązkowy? Chyba niekoniecznie.